Przedszkola Koniczynka. Witaj w naszych przedszkolach. Bezpieczeństwo, nauka i dobra zabawa naszych dzieci są dla nas najważniejsze. www.przedszkola-koniczynka.pl. Grupa DZT specjalizuje się w wykonywaniu inwestycji i remontów w ciepłownictwie, wodociągach i kanalizacji. Wykonujemy serwisy kotłowni oraz węzłów cieplnych. Budujemy kotłownie w zamian za długoletnie umowy sprzedaży energii cieplnej. Na program zapraszają Polskie Składy Budowlane Mrówka, największa sieć hurtowni materiałów budowlanych w Polsce. To miejsce, gdzie znajdziesz porady, jak wyremontować dom, urządzić mieszkanie czy ogród. Bliżej, lepiej, taniej. PSB Mrówka, Świebodzice, ulica Wałbrzyska 21. Witam Państwa bardzo, bardzo ciepło i chciałam powiedzieć, że to jest jedno z tych wydarzeń w naszej galerii, które na pewno nie zostanie zapomniane. Ja wiem, że my obchodzimy jubileusz 50-lecia funkcjonowania galerii. Gmina Wałbrzych w związku z tym dała nam pieniądze na wszelkie potrzeby, w tym na wystawę dzisiejszego autora, wybitnego artysty, pana Henryka, profesora Henryka Luli. Czy ja mogę panią Treniu zaprosić koło mnie tutaj? To jest małżonka profesora, pani Teresa, tak? Szanowni Państwo, cóż to mówić o pracach człowieka, który naprawdę w środowisku krytyków sztuki nikt i nigdy nie napisał gąśliwego, już nie mówię, złego zdania. O artyście, który wraca korzeniami do antyku, do klasyki, ale klasykiem nie jest i nigdy nie był. Jest twórcą niezwykle nowoczesnym. Wykorzystując zasady twórczości arty, czyli stworzył sztukę nowoczesną. Taką, która się wyróżnia, taką, którą można rozróżnić wśród różnych miejsc w Europie. Dlaczego takim tematem wiodącym w mojej twórczości są naczynia? Odpowiadam w ten sposób, że z kilku powodów. Po pierwsze, naczynie jest niezwykle silnie emocjonalnie związane z ludźmi, z człowiekiem, z cywilizacją, kulturą, od prahistorii właściwie. Naczynia służyły do przechowywania mienia ludzkiego, artykułów żywnościowych, do jedzenia, do picia. To jest taki powód tradycyjny. Drugi powód to jest nazwałbym go technologiczny, bo każda forma ceramiczna, abstrakcyjna czy jakaś rzeźba realistyczna zawsze ma cechy, dwie cechy podstawowe naczynia. Jest w środku pusta i ma otwór. Pusta jest dlatego, że nie można zrobić dużej bryły glinianej i ją wysuszyć i wypalić bez pęknięcia. Rozłupania się. Otwór jest potrzebny po to, żeby w czasie wypalania, na przykład czy suszenia, mogły odpływać gazy. Gdyby nie było otworu, to też eksplodowałaby ta forma w piecu po prostu. I trzeci powód to jest powód artystyczny, który ja oceniam w ten sposób, że szkliwo ceramiczne nie lubi bardzo takich precyzyjnych drobiazgów,
najlepiej wygląda na formie jakiejś prostej, obłej. I naczynie właśnie do tego się najbardziej nadaje. Prezentuję tu prace, które wykonywałem w ciągu całego życia właściwie. To jest taka wystawa retrospektywna. Znajduje się 71 prac z mojej kolekcji własnej i 11 prac wypożyczonych z muzeów. I czy wspiera pani męża w jego działalności artystycznej? Oczywiście jak najbardziej zakochana jestem w jego pracach. Jestem wielbicielem jego prac i takim dość nawet bardzo surowym krytykiem, jeżeli trzeba. Z tego wychodzi bardzo ładna, wychodzą dość ciekawsze prace przez to i przeważnie akceptuje moje uwagi. Z tego się bardzo cieszę. Szanowni Państwo, gorąco zapraszam na wystawę prac ceramicznych profesora Henryka Luli, którą właśnie otworzyliśmy. Jest to wystawa absolutnie wyjątkowa. Jest związana z jubileuszem 50-lecia naszej galerii. I dlatego staramy się w tym roku jubileuszowym sprowadzić naprawdę postawy artystyczne absolutnie wyjątkowe. I takim człowiekiem, i takim artystą jest właśnie profesor Henryk Lula. Zapraszam gorąco.